6 lat temu wszystko się zaczęło. Podczas obchodzenia przez Lipki stulecia zasadzenia lip postanowiono zorganizować Święto Lipy. I tak już od kilku lat mieszkańcy wspólnie się bawią, integrują, a od tego roku również stroją drzewa. Będziemy tutaj wybierać najładniejszą lipę w Lipkach. To jest taki nasz nowy konkurs, który, no, wpadłam na pomysł. Myślę, że ten konkurs już będzie taki na zawsze, że po prostu pierwszy raz tak skromnie, a już co roku cyklicznie myślę, że będzie się powtarzał i będziemy to kontynuować. Chciałam coś zrobić, żeby było weselej na te Święto Lipy. Będzie kolorowo, będą ludzie przyjeżdżać, zaglądać, będzie więcej ludzi u nas. Pierwszy raz, ale naprawdę poszło nam bardzo dobrze, bo prawie 30 lip zostało ustrojonych. Jak się pani podobają te drzewa przestrojone? Pięknie. Piękne są te drzewa, naprawdę ludzie mają tak pomysły. Jak można się domyślać, lip w Lipkach jest bardzo dużo. Obsadzona tymi drzewami jest cała główna droga, a do tego zamawiane i nasadzane są nowe drzewa, które wypełniają miejsca tych, które zostały usunięte. No, lipa jest bardzo ważna, bo mamy herbatkę lipową, różne nalewki robimy z lipy, także to i dla zdrowia, i przyjemności, nie? Bo są piękne te lipy, jak zakwitną. Ludzie dbają o wioskę w ogóle, bo jest, co roku są malowane te lipy, krawężniki, także wieś jest bardzo, wszyscy się angażują w to. Była taka inicjatywa, że sadzono lipy jakiś czas temu. My koło naszej posesji chyba 4 posadzono, byśmy je podlewali bardzo tam, żeby one rosły, one się przyjęły i to jest, uważam, bardzo fajne. Podczas imprezy każdy znalazł jakiś kącik dla siebie. Dzieci wspólnie bawiły się z animatorami zabaw, a dorośli mogli bawić się do rana oraz próbować smakołyków przygotowanych przez mieszkańców wioski. Są ciasta, będzie sprzedaż miodu, będzie sprzedaż bobu, pan też taki wystawi się tutaj. To, co kto ma, to wystawia. Także staramy się, żeby to było z roku na rok coraz więcej tego. To jest bardzo piękna inicjatywa i to już jest któryś raz z kolei takie imprezy. To bardzo jest integracyjne dla wsi. Dla wsi, która bardzo szybko się powiększa. No, Lipki jest piękna wioska. Dużo ludzi nam przybywa, dużo ludzi się pobudowało. Budują się nadal. Ulice powstają nowe. Mieszkańców już jest prawie 700. 15 lat mieszkamy i pewnie się już nie wyprowadzimy stąd. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Lipki rzeczywiście mają ten swój urok? Mają swój urok i uważam, że to jest bardzo fajna miejscowość. Zresztą jest świetnie położona, tak biorąc pod uwagę możliwość dojazdu do Wrocławia czy do brzegu. Bardzo w porządku. Wieś rzeczywiście ma swój wyjątkowy urok, o czym pisał też Kochanowski. Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos Twej chwale zdoła.